Kochani, no cały czas Gryfów, witam Was serdecznie. Ostatni meczyk naszych małych bohaterów. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj było 7 drużyn, czyli rozegraliśmy 6 spotkań. Z tego co wiem, to 2 nagrała Mamcia. Jedną nagraliśmy wspólnie, Mamcia tam w rogu. Ja wtedy dotarłem na górę z Gutkiem. To było spotkanie numer 3. Teraz oglądałem 2 spotkania i przepiękne bramki Kudełka. Kudełku, kiwamy, strzelamy. Nie mogę się nadziwić, jak pięknie grasz, dobra? Czekamy na piękne gole. Dawaj łapkę. Powodzenia. Powodzenia i dobrej zabawy. Słuchajcie, na razie z tych 5 meczów, które chłopcy rozegrali, nie przegrali jeszcze nic. Mają 3 zwycięstwa, 2 remisy, z czego 2 pierwsze ponoć bardzo okazałe. Tych bramek było naprawdę dużo. Natomiast teraz za chwileczkę zobaczymy, kochani, meczyk ostatni. Z kim będziemy grać? Nie wiem, być może z tą ekipą UKS. Natomiast muszę Wam powiedzieć, kochani, że nieprawdopodobna dysproporcja wzrostu jak na rocznik 2011. Nasz Kudełek no, jest w sumie chyba jednak niskim chłopcem. Kocham Cię bardzo, Szymonku. Jest przy tym bardzo pogodny i tak dalej, piąteczka. Pozdrów widzów i zaproś na ostatni meczyk. Ale ładnie. A spróbujesz coś dla nas ładnego strzelić? No to czekamy na piękne bramki, dobra? To jest Twój ostatni mecz, Szymuś, także wracaj do grania. Słuchajcie, chyba gramy z gospodarzem ten ostatni meczyk. Szymonku, czekamy, teraz będziesz z gospodarzem grał, dobra? Powodzenia. O, nie wiadomo, nie ma łatwych meczów. Wszystkie są trudne. To jest niesamowity werbeluch. Natomiast przypominam, kochani, że w Gryfowie na sali, na 2 salach, w Gryfowie, kochani, Liski, Olszyna, Gryfów, Karkonosze, Jelenia Góra oraz Futbol Akademii Bolesławiec rozgrywają zawody w roczniku 2011. Natomiast, kochani, no, po kilka drużyn wystawiały chyba Futbol Akademii oraz Gryfów. Jedną drużynę jest dzisiaj z trenerem Damianem Sewczakiem, z naszym menadżerem, trenerem, który jakby ogarnia tutaj logistycznie całe nasze Futbol Akademii, wszystkie w regionie Futbol Akademii. Natomiast do tego jest oczywiście aktywnym trenerem, z fajnym doświadczeniem, kochani, no szkółka FA w Bolesławcu w tym roku liczy 5. rok, jest bardzo aktywna w regionie w tej chwili, także no, cieszymy się, że możemy być częścią tej pięknej, wspaniałej przygody. Najważniejsze, kochani, że daje radość, daje możliwość rozwoju i daje, kochani, dużo uśmiechu tym małym piłkarzom. Natomiast ja cały czas przypominam, kiedy oglądamy, kochani, najmłodszych w akcji, czyli Bambini z Krzaty, pamiętajcie, rodzice, kochani, cel nadrzędny, świetnie się bawić razem z naszymi pociechami. Pamiętajcie jeszcze jedno, oni czasami schodzą z murawy, nie mają pojęcia, czy wygrali, czy przegrali. I to jest najpiękniejsze, naprawdę. Słuchajcie, Kudeł jest o tyle specyficzny, że potrafi liczyć sobie strzelone gole. On to, dla niego to jest ważne, lubi to robić, ale ostatnimi czasy pograliśmy troszkę turnieju z rocznikiem 2009. Troszkę trenujemy też ze starszymi chłopcami. I słuchajcie, no tam się już zaczyna, kochani, granie piłą, także no powiem tak, Kudek też w pierwszych 2 meczach ponoć próbował troszkę piłą operować, wtedy nie mieliście mojego komentarza, natomiast no jeszcze chłopcy w tym wieku słabo operują piłką, bardziej to jest wtedy takie troszeczkę stadne, egoistyczne, ale pozytywnie egoistyczne, kochani, nie bądźcie źli, że ktoś robi indywidualną akcję, nie podaje do kolegi, na podawanie przyjdzie naprawdę jeszcze czas, zostawcie ten moment na edukację trenerom, niech oni decydują, kochani, co jest najlepsze dla rozwoju waszego maleństwa na ten moment, także życząc Wam dobrej zabawy, słuchajcie, mamy teraz mecz z gospodarzem, z naszym serdecznym przyjacielem Krzysiem, którego pozdrawiamy. Kudełek, kochani, idzie teraz na środek, będą chyba losować, tak? Nie, będą chyba losować, a może nie, nie wiem, w każdym razie przed nami ostatni pojedynek dzisiejszego, kochani, popołudnia, mamy 17:45, do południa grał rocznik 2-7 na całe boisko, natomiast ta kategoria 2011, zobaczcie, jak świetnie rozwiązane, zobaczcie, ile drużyn można w krótkim czasie ze sobą pojednać, kochani, normalnie 8 drużyn rozgrywając spotkania na pełne boisko zajmują nam prawie, kochani, 3/4 dnia, natomiast tutaj mamy 7 drużyn, 2 boiska i naprawdę możemy zrobić fajną robotę, słuchajcie, na 2 boiskach. No póki tu jeszcze nie mamy gwizdka, zajrzeliśmy za kotarę, ale mamy gwizdek, kochani, Kudełek z numerem 4. Przypominam, kochani, że Kudełek, zobaczcie, jaki no-lock pass, jaką akcję zrobili, proszę bardzo. Natomiast grają, z tego co wiem, grają tam bez band z tyłu, czyli w tym momencie, patrzcie, halo bramkarz,
Słuchajcie, no bramkarz troszkę się nam zbudził w poprzednim meczu z Karkonoszami, no przyjął taką bramkę, właściwie bramkę, nie bramkę, piłka się toczyła, ale jakby przy tym poziomie koncentracji się wtoczyła. Mieliśmy wyrównany, fajny meczyk, natomiast Kudek się tam popisał naprawdę piękną bramką i teraz, kochani, no w dorosłej piłce pewnie byśmy chcieli, żeby nam ktoś podawał, bo Kudek stał sam na sam z bramkarzem, ale pamiętajcie, że to nie jest dorosła piłka i oni tutaj mają grać zupełnie co innego. Świetnie, patrzcie, jaki piękny pojedynek, brawo, świetnie, kochani, Kudełek z tego pojedynku wychodzi zwycięsko, natomiast no, kolega przepycha tą piłę do końca, bramkarz ją łapie, czekamy na pierwsze bramki w tym spotkaniu. Pamiętajcie, kochani, że solą piłki nożnej dla takich dzieci, kochani, jest strzelanie bramek, także musicie im to ułatwić. My osobiście nie jesteśmy zwolennikami, aby właśnie te kategorie wiekowe grały, kochani, poza ciasną, dlatego że wtedy nie ma możliwości na zademonstrowanie swoich indywidualnych umiejętności. Mało tego, nie ma w tym momencie... Ojoj, kochani, kolejna taka bramka wpada nam między nogami z daleka. Gramy, szybciutko! Gramy, Szymuś, dalej, gramy! Kochani, wpada brameczka taka, no ale no takie wpadają, one mają wpadać, kochani. No, jest gwizdek. Gramy, panie sędzio, gramy, szkoda czasu, gramy. Tak, gwizdać, gramy. 5 minut szybko leci, bawimy się, świetnie. Uwaga, patrzcie, uwaga. Kudek czeka tam, kochani, na tą piłkę, że ktoś ją wypluje. Klincz powstał, no ale to on powstaje w tych kategoriach wiekowych. Natomiast, kochani, dlatego jakby oglądający ten materiał, trenerzy dziecięcych grup, dzielimy się z wami swoim doświadczeniem, które posiadamy na podstawie 6 lat przy dziecięcej piłce nożnej. Wierzcie mi, że byłoby to o wiele ciekawsze spotkanie, o wiele więcej zabawy, kochani, jakbyśmy ściągnęli po jednym zawodniku i na tak małych płaszczyznach grali 3 na 3, dlatego że to nie przypomina, kochani, w ogóle meczu. Gramy, Kudełku, gramy! Piłeczkę i gramy! Nie przepychamy się, duże boisko jest! Gramy! Super! Słuchajcie, chodzi o to, kochani, że jest po prostu za ciasno. Jeżeli jest tak dużo dzieci, to oni kompletnie nie mają możliwości jakby no, pobawienia się. Wtedy bardzo często jest tak, że piłka się klinczuje na środku. To mówię, nie przypomina w niczym, kochani, piłki nożnej, a na pewno nie służy rozwojowi, bo w tego typu spotkaniu, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale są nawet dzieci, które jeden raz nie dotkną piłki. Natomiast nie na tym to polega, bo kiedy graliby w tej formule 3 na 3, muszę wam powiedzieć, że po pierwsze wpada dużo więcej goli dla wszystkich drużyn, a na tym to polega, bo tak naprawdę, kochani, żeby rozkochać te dzieci do piły, oni muszą strzelać gole. Jeżeli w tej kategorii wiekowej nie padają wyniki po 5-7-8-0, to trzeba się zastanowić dlaczego. Ja nie mówię 0, przepraszam, ale po 5-7-8 bramek. Natomiast jeżeli pada tylko jedna czy dwie, to są najczęściej efektem tego, że jest za ciasno. Ta kategoria wiekowa, kochani, ciasno nie może grać. Tyle jeżeli chodzi o jakieś nasze spostrzeżenia, a tak poza tym po raz kolejny jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy być częścią naprawdę wspaniałego turnieju. Gramy, Szymuś, gramy, nie przyglądamy się, gramy, świetnie, gramy, super. Słuchajcie, przeszkadzają sobie. Gramy. Szymuś, ruch, gramy. Kochani, no to nie wiem, myślę, że nie obudzimy Kudełka, jest po koncentracji, a przede wszystkim jest na pewno za ciasno. Powiem tak, jeżeli to by były starsze osoby i miały tyle miejsca, to oni zaczną między sobą klepać, kochani, i tej ciasnoty nie będzie widać. Natomiast jeżeli to są, jeżeli to jest ten rocznik, który oglądacie, to, no, to oni nie są w stanie jeszcze klepać piłeczką, kochani, jakby cała widowiskowość pięknego sportu, o takie sztuczki jak teraz Kudełek robi, kochani, one znikają i gubią się w gęstwinie. Natomiast oni jeszcze pograją po 4, po 5. Słuchajcie, myśmy widzieli już turnieje, gdzie po 5 wystawiano na pół boiska. No to kompletnie bezładna kopanina. Ona w ogóle już nie przypomina w żaden sposób piłkarskiego meczu. I teraz, kochani, będzie pewnie klincz, tak? Dojdzie jeszcze 3 tutaj, kochani. Kto się w tym odnajdzie? Uwaga! Ktoś tam się odnalazł, mamy piłkę. Uwaga! I gramy! Tak, pięknie! Zdecydowanie jestem za tym, żeby po jednym mniej na takiej płaszczyźnie grać. A tak poza tym to się świetnie bawią i niech tak będzie, dlatego że to naprawdę no fajna, kochani, zabawa.
Głos mi troszeczkę zaniemógł, trochę wywodu dużego zrobiłem, ale staramy się przy okazji naszego kanału, kochani, edukować, albo może nawet nie edukować, a dzielić się szeroko, szeroko! Nie edukować, tylko brawo Pudełek, zejdź mi z podróg, zejdź! Była rabonka, właśnie była próba zabawy, świetnie! Graj, 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 brawo, ślicznie! Super! Natomiast, kochani, wy nie musicie się zgadzać z naszym zdaniem. To nie jest tak, że my jesteśmy tu jakąś alfą, omegą i my najlepiej, kochani, to wszystko wiemy. Natomiast chodzi o to, że przez 6 lat doświadczenia możecie sami też do tego dochodzić, tylko tak naprawdę po mojemu szkoda czasu. Wydaje mi się, że nasze spostrzeżenia są o tyle trafne, że no i daj szybko piłę, bramkarz. I gramy, gramy, gramy. Świetnie. Proszę bardzo. Tak jak mówię, oni nie kalkulują, oni nie wiedzą, że przegrywają jedną bramkę. Oni nie wiedzą, że muszą się spieszyć, kochani. No pierwszą porażkę notujemy w tym meczu po takiej kuriozalnej bramce wpuszczonej, kochani. No zobaczcie, takie małe nóżki, a dało się zrobić dziurkę. Natomiast gratulujemy serdecznie ekipie, kochani, gospodarza wygranego meczu. Natomiast no, w tym meczu, kochani, zdecydowanie panował tak naprawdę chaos. Ale piękny mecz, doświadczenia dla tych maluchów. Natomiast dla was, kochani, myślę, organizatorów przyszłości turniej dla tak malutkiej, dla tak młodej grupy, dajcie im więcej przestrzeni, pamiętajcie, to jest potrzebne, dlatego że oni nigdy nie będą w stanie wam zaprezentować umiejętności technicznych, a futbol siłowy. Na czym polega futbol siłowy? Łokcie, biodra, przepychanie, to też jest ważne, to też jest ważne, kochani, ale nie jeszcze w tym wieku. W tym wieku ważniejsza jest taka technika użytkowa, żebyśmy mogli te rzeczy zobaczyć. Słuchajcie, z tym akcentem ja się chyba z wami żegnam, bo myślę, że to był ostatni meczyk. Natomiast nie wiem, być może będzie moment dekoracji, jeżeli tak będzie, ja na pewno wrócę. A teraz serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję mamci z całego serduszka, zrobiła kawał fajnej roboty, nagrała dla was meczyki, kiedy nas tutaj nie było. Przypominam, że to seria turniei sylwestrowych w Gryfowie. Jutro na tej sali bawi się Nadusia. Także kochani, najprawdopodobniej mamy koniec grania, a być może jeszcze jeden mecz. No, co by nie było, kamerę wtedy jeszcze włączymy. Do zobaczenia.